Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj postanowiłem spróbować zupełnie innego ustawienia kamery i zobaczymy, jak to wyjdzie. Być może słychać też melodie i śpiewy dzieci, które przygotowują już nasz patriotyczny apel, ale to również myślę, że nie powinno nam bynajmniej przeszkadzać. I dzisiaj zajmiemy się legendą, która okazała się prawdą. Zapraszam. Duszo Chrystus. Nasze logo jest dzisiaj podświetlone na kolor czerwony. Dlaczego? Dlatego, że chcę powiedzieć kilka słów o świętych Chryzancie i Darii, o świętych męczennikach, świętych małżonkach i męczennikach. Otóż są to tacy święci z wieku III, o których ateistyczni badacze, nie tylko badacze, po prostu ateistyczni komentatorzy twierdzili, że nie, to na pewno jedna z tych wielu typowo chrześcijańskich legend. Wymyślili sobie tam jakichś świętych ci katolicy, w ogóle nie wiadomo, pewnie najprawdopodobniej nie istnieli oni w ogóle. I cóż ta, w cudzysłowie, legenda mówiła? Otóż opowiadała ona historię Westalki. Westalki, a więc kapłanki rzymskiej, pogańskiej, która składała na wiele, wiele lat śluby całkowitej czystości i którą za złamanie takich ślubów skazywano na pogrzebanie żywcem. A więc Westalki, które były w Rzymie niezwykle poważane. Taka Westalka, jeśli skazany na śmierć w drodze na skazanie spotkał Westalkę, był uwalniany. A więc wielce poważane i niezwykle wyjątkowe, powiedzmy, postacie w Imperium Rzymskim. Jedna z Westalek miała się nawrócić pod wpływem właśnie świętego Chryzanta i wyjść za niego za mąż. Jedna z wersji legendy mówi o tym, że rodzice Chryzanta, bardzo możnego, arystokratycznego, młodego Rzymianina, gdy się dowiedzieli, że on jest chrześcijaninem, postanowili jak najszybciej go ożenić i w jakiś sposób, ze względu na swoje wysokie pochodzenie, osiągnęli to, że miał on dostąpić takiego wyjątkowego zaszczytu, że miał się ożenić z byłą Westalką, która niejako została zwolniona ze swojej służby. To byłoby coś absolutnie wyjątkowego i myślę, że ten element całej historii jest faktycznie najbardziej tajemniczy, w jaki sposób tą Westalkę miano by zwolnić z jej ślubów, czy w ogóle kiedykolwiek takie przypadki były. Ale za chwilę jakby co do samej wiarygodności tej historii. Najpierw jak ona po prostu brzmi. A więc biorą oni ślub, Westalka nawraca się, również przyjmuje chrzest i święty Chryzant i święta Daria nawracają również całe mnóstwo pogan. Na co zostają oskarżeni, że są chrześcijaninami i w nawiązaniu do jej dawnego powołania Darii jako Westalki zostają oboje pogrzebani żywcem. No i wiadomo, to wszystko brzmi jak jakaś legenda, gdzie tam, to niemożliwe, że tak to się potoczyło. Tylko że zrobiono badania w miejscu, w którym mieli zostać właśnie pogrzebani żywcem i wszystko, co tam znaleziono, dokładnie odpowiada tej historii. Podlinkuję oczywiście wyniki tych badań, artykuł na National Geographic, jeśli dobrze pamiętam, a więc nie jest to taka szczególnie katolicka strona, która opisuje właśnie co tam zostało znalezione i autor tego artykułu stwierdza, że pomimo, że nie mamy stuprocentowego dowodu, że byli to właśnie święty Chryzant, nie święta Daria, to jednak wszystko, co tam zostało znalezione, dokładnie pasuje do tejże, jak dotąd mniemano, legendy. Więc okazuje się, że jest tam dwoje młodych ludzi. Kobieta trochę starsza niż młodzieniec, kobieta lekko powyżej 20 roku życia, mężczyzna lekko poniżej 20 roku życia. Kobieta jak najbardziej mogła być Westalką, a przynajmniej była bardzo wysoko urodzona. Artykuł dokładnie opisuje, co na to wskazuje, co wskazuje na bardzo wysokie pochodzenie, co wskazuje właśnie na możliwość, że była faktycznie wcześniej Westalką i co wskazuje na bardzo wysokie pochodzenie również naszego świętego Chryzanta. Odsyłam do tego linku. Tutaj tylko krótki materiał, który jednak mam nadzieję, że
może zainteresować do dalszego badania tego tematu i przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, jak właśnie takie podania, w podaniach nie tylko czasem jest jakieś ziarno prawdy, ale czasem okazuje się, że są one po prostu dosłownie prawdziwe, że wszystko, co możemy znaleźć na ten temat, okazuje się, że dokładnie temu odpowiada, co tam było. Oczywiście te szkielety, które zostały znalezione, świadczą o tym, że te osoby zostały pochowane żywcem, to znaczy widać to wyraźnie po tym ułożeniu, po tym sposobie śmierci. To oczywiście naukowcy są w stanie bez problemu sprawdzić. Proszę też o sygnał, czy to ustawienie bardziej Wam się podoba, czy mniej. Mi osobiście podoba się bardziej. Na razie jeszcze nie widziałem, jak to wygląda na nagraniu, ale podoba mi się bardziej, bo ja wolę mówić jednak na stojąco niż na siedząco. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duszo Chrystusa.